Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Dietetyk Radzi. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć coś na temat prawidłowo przeprowadzonego post-cycle therapy, czyli popularnego odbloku. Zacznijmy sobie od tego, że temat jest bardzo ciekawy, ponieważ jak się okazuje, wciąż powstają nowe to koncepcje, czy też pewnego rodzaju metody, ale także środki, za pomocą których możemy powrócić nasz układ hormonalny do homeostazy. Oczywiście po wcześniej przebytych cyklach z grupy środków farmakologicznych. Tak naprawdę w zakresie tym jest bardzo wiele możliwości. Z racji tego, że zajmując się tym zagadnieniem, trzeba wziąć przede wszystkim czynniki takie, z czego wcześniej składał się cykl, z jakich środków używaliśmy na cyklu. Kolejna kwestia to, jak długo trwał sam cykl. No i kwestia indywidualizacji, czyli wrażliwości indywidualnej na pewną grupę środków. Dzieje się tak dlatego, ponieważ trzeba zdać sobie sprawę z tego, że różne środki mogą w bardzo różny sposób wpływać na zablokowanie naszego układu hormonalnego, upośledzić jego działanie. A w tym wypadku mowa tutaj o układzie sprzężenia zwrotnego, oś pod wzgórze, przysadka mózgowa, jądra. I w tej materii do najbardziej niebezpiecznych, czy też najbardziej inwazyjnych środków należy zaliczyć nandrolony, środki z grupy nandrolonów. Mowa tutaj oczywiście o środkach takich jak na przykład dekanian, czy też fenylopropionat nandrolonu, ale także środki takie jak trembolon, czy też oksymeton. Wracając jednak do naszego odbloku. Koncepcję, którą będę chciał Wam dzisiaj przedstawić, zakłada użycie jednego z wariantów, bardzo skuteczny wariant, który będzie wpływał na w zasadzie niemal w 100% poprawę funkcjonowania naszego układu hormonalnego, nawet po długich cyklach z użyciem właśnie nandrolonów. Do tego celu będziemy potrzebowali gonadotropinę kosmykową, czyli HCG w ilości 2500 jednostek aplikowanych co drugi dzień przez okres 16 dni, co łącznie powinno dać nam 8 iniekcji. Czyli na przeprowadzenie takiego prawidłowego odbloku będziemy potrzebowali 4 opakowania na przykład popularnego leku Pregnyl 5000 jednostek. Zaraz pewnie zapytacie, dlaczego tak relatywnie duża dawka HCG zastosowana. Odpowiedź w tym wypadku jest bardzo prosta. Problem z HCG zazwyczaj polega na tym, że zbyt mała jego ilość, czyli tak jak na przykład niektórzy zalecają 500 bądź 1000 jednostek, jest zdecydowanie za małą ilością do tego, aby w dostateczny sposób zastymulować jądra do produkcji testosteronu. Szczególnie jeżeli wcześniej mieliśmy do czynienia z długotrwałym czy też bardzo mocnym cyklem. Natomiast tutaj jest jeszcze kolejna sprawa, o której należy pamiętać, żeby nie popadać w pewnego rodzaju skrajność, ponieważ jak to na przykład zalecają niektórzy eksperci, stosowanie 5 czy nawet 10 tysięcy jednostek na tak zwanego fronta może zrobić więcej szkód niż pożytku. Chodzi tutaj o uszkodzenie komórek Leydiga. Wróćmy jednak do naszego protokołu. Po 10 dniach zastosowania HCG w ilości 2500 jednostek co drugi dzień powinniśmy udać się do laboratorium, gdzie z morfologii krwi powinniśmy oznaczyć stężenie testosteronu całkowitego w surowicy naszej krwi. I jeżeli na podstawie badań poziom przekroczy 400 nanogramów na decylitr, to znak do tego, że HCG można już odstawić i powinno się przejść do kolejnego etapu, jakim jest odblokowanie naszej przysadki mózgowej. W tym celu będziemy potrzebowali kombinacji dwóch leków. Mowa tutaj o leku Clostelbeget, czyli popularny klomid w ilości 50 mg, a także cytrynian, tamoksyfenu bądź też Nolvadex w ilości 20 mg. Oba te leki należy zastosować razem i podawać je co 12 godzin przez okres co najmniej 2 tygodni. Po tym okresie czasu powinniśmy również poddać się badaniom morfologicznym i oznaczyć stężenie testosteronu. Również powinno ono oscylować już powyżej 5, nawet czasami 600 nanogramów na decylitr i to będzie świadczyło o tym, że dokonaliśmy prawidłowo odbloku. Propozycja, którą Wam przedstawiłem, w zasadzie wystarcza w 100% do tego, aby w większości przypadków przywrócić układ do homeostazy, nawet po właśnie bardzo ciężkich cyklach sterydowych. Zalecam również, aby wziąć pod tą uwagę kilka innych czynników. Pierwszy z nich jest taki, że bezwzględnie podczas używania HCG należy odstawić aspirynę bądź też Polokard, ponieważ jak się okazuje, środki te, czyli kwas acetylosalicylowy, może w bardzo negatywny sposób wpływać na samo działanie HCG i tym samym niwelować jego skuteczność.
Kolejna sprawa to, jeżeli mamy dostęp czy też możliwości pozyskania hormonów peptydowych, takich jak na przykład hormon wzrostu bądź też glutation, możemy również wdrożyć je do naszego cyklu odblokowującego, ponieważ oba te środki działają w sposób synergiczny i będą również wpływały na regenerację komórek Leydiga. Zachęcam również do tego, aby po prawidłowo przeprowadzonym odbloku w dalszym stopniu starać się stymulować produkcję endogennego testosteronu i w tym celu możemy posłużyć się takimi już naturalnymi metodami, o których na przykład wspominałem na jednym z naszych wcześniejszych odcinków. No, teraz to już wiecie, w jaki sposób powinniście prawidłowo przeprowadzać odblok. Podałem Wam jeden z ciekawszych wariantów, co najistotniejsze skuteczny. I mam nadzieję, że pomoże to Wam w Waszej karierze kulturystycznej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!